Witajcie, smakosze! Dzisiaj będę robiła galaretkę drobiową. Zbliżają się święta wielkanocne, więc galaretkę zrobię w kształcie jajek. Jako foremek użyję przygotowanych wcześniej skorupek od jajek. W jajkach zrobiłam dosyć duże otwory, wylałam jajko ze środka. Skorupkę wypłukałam najpierw letnią, a potem gorącą wodą. A na galaretkę będę potrzebowała udka z kurczaka, które już umyłam, włoszczyznę i gałązki pietruszki i kopru dla smaku. Galaretę będę przyprawiać solą, ziarnistym pieprzem i zielem angielskim. Będzie oczywiście potrzebna żelatyna. Do galaretek dodam groszek konserwowy i kukurydzę konserwową oraz natkę pietruszki. Dokładny przepis na przygotowanie galaretek w kształcie jajek znajdziecie w opisie pod filmikiem. Wystarczy kliknąć Pokaż więcej. Umyte udka z kurczaka wkładam do garnka i zalewam je zimną wodą. Garnek nakryję pokrywką i postawię na palniku. Chcę, żeby to się zagotowało. Słyszę, że się właśnie zagotowało, więc teraz zdejmę szumowiny z powierzchni wywaru. Gdy wywar jest już zupełnie czysty, dodaję do niego warzywa. Oraz przypaloną cebulę. Do wywaru dodaję teraz sól na 2 litry, mniej więcej 3 łyżeczki, kilka ziaren pieprzu i kilka ziaren ziela angielskiego. Gdy wywar ponownie zawrze, zmniejszę grzanie i na minimalnym grzaniu, tak żeby tylko mrugało, będę gotować do miękkości mięsa i warzyw. Sprawdzam po godzinie, czy mięso i warzywa są miękkie. Tak, wszystko już jest mięciutkie, więc teraz wyjmę warzywa i mięso na talerze. I teraz zarówno mięso, jak i warzywa powinny wystygnąć. A rosół przecedzę przez sito wyłożone kilka razy złożoną gazą. Odleję troszeczkę rosołu do kubka, żeby szybko wystygł, żeby można było zalać nim żelatynę do spęcznienia. Rosół już przestygł, teraz żelatynę wsypuję do większej miseczki i zalewam chłodnym rosołem. Odstawię na bok i poczekam, aż spęcznieje. A w międzyczasie mogę posiekać natkę pietruszki. Natkę będę siekać niezbyt drobno, bo chcę, żeby było widać te listeczki w galaretce. Tak w zupełności wystarczy. Udka już trochę przestygły, więc teraz mogę wyjąć z nich kości
i zdjąć skórę. Oczywiście usuwam także chrząstki. I mięso pokroję na drobniejsze kawałki, takie, żebym mogła je wkładać potem przez otwory w jajkach. Mięso odkładam z powrotem na talerz i tak samo przygotuję mięso z pozostałych udek. Mięso z udek jest pokrojone. Jest jeszcze troszkę ciepłe, więc zostawiam je na talerzu, aby jeszcze przestygło. I zaraz pokroję marchew i pietruszkę. Pietruszkę i marchew pokroję w kostkę. Tak samo z marchewką. Inne warzywa, które się gotowały, nie będą potrzebne. Więc teraz sprawdzę, jak spęczniała żelatyna. Do gorącego, ale nie gotującego się wywaru dodaję żelatynę. Mieszam do rozpuszczenia. Żelatyna się całkowicie rozpuściła, więc teraz garnek wystawiam na dwór, żeby szybko ostygło. Okazało się, że na dworze dzisiaj jest aż 11 stopni, więc żeby mi szybko galareta się schłodziła i zaczęła tężeć, wstawiłam garnek do zimnej wody. Galareta się schłodziła, zaczyna już tężeć, więc teraz dorzucam do niej mięso. Chodzi o to właśnie, żeby wcześniej nie dorzucać, tylko w momencie, kiedy zaczyna tężeć, żeby wszystko, co wrzucimy, się tak w tej galarecie zawiesiło. Dorzucam też marchewkę i pietruszkę. Natkę pietruszki oraz groszek i kukurydzę. Wszystko dokładnie wymieszam. I zaraz można galaretkę nakładać do skorupek jajek. I napełniam skorupki. Skorupkę wycieram i ustawiam w kieliszku do jajka, żeby zakrzepło. I tak samo z następnymi skorupkami. Takich jajek oczywiście możemy zrobić więcej. Ja przygotowałam tyle, ile będzie gości przy stole, a resztę galaretki rozleję w inne pojemniczki.
Tak przygotowane galaretki w skorupkach od jajek wstawiam teraz do lodówki, aby dobrze zakrzepły. Galaretki stały w lodówce całą noc, więc na pewno dobrze stężały. Teraz wystarczy tylko rozbić skorupkę. Delikatnie ją zdjąć. I można nasze jajko, galaretkę ułożyć na przygotowanym półmisku. I tak zrobię ze wszystkimi galaretkami. I ostatnie jajeczko ląduje na półmisku. Przygotowałam kawałki łososia, które poukładam między jajeczkami. Dołożę też plasterki cytryny i kilka listków natki pietruszki. I tak przygotowane galaretki w kształcie jajek postawię na świątecznym stole. Wszystkim smakoszom polecam przygotowanie takich kolorowych jajek galaretek. Ładnie się prezentują, więc z pewnością będą ozdobą świątecznego stołu. A jak wiadomo, galaretka drobiowa jest delikatna i bardzo smaczna, więc wszystkim polecam i życzę smacznego!